w sprawie Wojciecha na skutek apelacji wniesionych przez oskarżycielkę posiłkową oraz jej pełnomocnika i obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim z 27 sierpnia 2018 roku w sprawie 2K25/16 Sąd Okręgowy utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok, zasądza od oskarżonego Wojciecha Michała na rzecz Anieli Czerwic 1680 zł tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej świadczonej z wyboru przez adwokata Jacka Figurskiego w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Lublinie i przed Sądem Rejonowym w Radzeniu Podlaskim, zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata Pawła Szycha prowadzącego kancelarię adwokacką w Radzeniu Podlaskim 516,60 zł z tytułu udziału w rozprawie w postępowaniu odwoławczym w charakterze pełnomocnika ustanowionego z urzędu, zasądza od oskarżonego Wojciecha Michała na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty za drugą instancję 2700 zł oraz obciąża go wydatkami tegoż postępowania w kwocie 536,60 zł. Proszę usiąść, sąd pora wymogę do orzeczenia. Sąd Okręgowy po analizie całokształtu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego uznał, że rozstrzygnięcie wydane przez Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim jest trafne i dlatego też zaskarżony wyrok utrzymał w mocy. Sąd Rejonowy w sposób szczegółowy, obszerny, wyczerpujący otworzył w miarę możliwości cały przebieg zdarzenia. Właściwie pozostaje kwestią sporną, w jakiej był wówczas pozycji w uzasadnieniu, w pozycji pokrzywdzonej. Dla sprawy tej, jak w głosie, w umowie końcowej podniósł pan oskarżyciel posiłkowy, jak wynika z doświadczenia biegłego, jednego z panów biegłych, który był myśliwym od 37 lat, pan Kornicki bodajże, powiedział, że musi być rozpoznany cel. Zresztą przepisy to regulują, rozporządzenie mówi wprost, że nie wolno do nierozpoznanego celu strzelać. Dlatego też, czy pan Czegus był w pozycji stojącej, czy pan Czegus był w pozycji kucznej, czy był pochylony, to nie ma znaczenia. Bo obowiązkiem myśliwego było oddanie strzału do rozpoznanego celu. Nie jak tutaj była mowa do planu. Nie wolno, jeżeli nie ma warunków do oddania strzału, tego strzału oddać nie wolno. Został oddany strzał z nieznanych przyczyn, niezrozumiałych. Pan oskarżony po oddaniu strzału uznał, że chyba nie strzelił dzika. Jak to mógł zakończyć takimi dywagacjami swoje rozważania? Nie wolno mu było. Zgodnie z przepisami obowiązkiem oskarżonego było zejście ze zwyżki, udanie się w zborze, zweryfikowanie, podjęcie próby chociażby z weryfikacji. Gdyby nie odniósł zamierzonego skutku, wówczas miał prawo rzeczywiście następnego dnia zawitna szukać tego dzika. Ale on nie zrobił kompletnie nic w tym kierunku. I prawdopodobnie oddanie pierwszego strzału, co było jednoznaczne zakończeniem strzelania przez pana oskarżonego, bo nie poszedł i nie upewnił się, czy ustrzelił, czy nie ustrzelił. Miał prawo oddać strzał do jednego zwierzęcia. I nie weryfikując tego, pozwolił sobie na oddanie drugiego strzału, choć bez weryfikacji, czy zabił dzika, czy nie zabił dzika, drugiego strzału mu nie wolno było oddać. A skoro nie sprawdził, nie miał prawa drugi raz strzelać. Jednak oddał strzał. I teraz tak, czy to była sylwetka wyprostowana, czy kuczna, jak już sąd powiedział, nie ma to żadnego znaczenia. Stąd też wniosek dowodowy pana mecenasa nie został uwzględniony ani przez sąd rejonowy, ani przez sąd okręgowy. I tutaj było wydane w tym przedmiocie postanowienie.
Więc wina pana oskarżonego nie budzi żadnych wątpliwości. Przechodząc do wymiaru kary. To byli przyjaciele. Pan oskarżony, przesłuchany po raz pierwszy w postępowaniu przygotowawczym przed prokuratorem. On się przyznał. Nie było tak, że się nie przyznał. On powiedział, przyznaje się do stawianego zarzutu, ale zaczął opowiadać swoją wersję. Oczywiście wersja wykluczająca się, bo po oddaniu pierwszego strzału te dziki, myśliwi mówią, rozbiegają się, uciekają, czują niebezpieczeństwo. Mało tego, są to dziki żyjące na dziko, w lesie, co było podnoszone. A więc gdy one wyczuwają człowieka, gdy wyczuwają niebezpieczeństwo, one uciekają przed człowiekiem. I teraz tak, mówią biegli, te dziki mogły być kilkadziesiąt metrów od człowieka, ale nie kilka metrów. Więc nie było możliwości, że pan oskarżony celuje do celu, wydaje mu się, że tam jest dzik, 2-3 metry. No ale został wywołana jeszcze opinia Wojskowego Instytutu, który wraz z Uniwersytetem Medycznym potwierdzili, że o rykoszecie nie może być mowy. I na pewno nie może być mowy, bo jest absurdem, żeby bliskiej odległości od dzika stał pan Jones. Prawdopodobnie, bo to już tylko mogą być dywagacje, gdy pan oskarżony oddał pierwszy strzał i była cisza i spokój, bez uzgodnienia z oskarżonym, podszedł zobaczyć, być może, bo słynął z tego, że bardzo dobrze umie wypatroszyć tego dzika, być może chciał pójść i pomóc. No nieszczęście się stało. Oczywiście wyczerpał pan oskarżony znamiona przestępstwa z artykułu 155 kodeksu karnego i to poza dyskusją, że jest to przestępstwo, ale jest to tak po ludzku nieszczęśliwy wypadek. Pan oskarżony został obciążony wysokimi karami, wysokimi kosztami. Tutaj pan mecenas podnosił w apelacji, że nie są dokumentowane koszty tak do końca, więc sąd potrudził się i obliczył te koszty, więc wyniosły one na etapie postępowania pierwszoinstancyjnego 33 tysiące, chyba 700 zł, o ile pamiętamy, 33 777 zł i 33 grosze. Więc obciążając do 30 tysięcy zł, sąd miał prawo takie rozstrzygnięcie wydać. I wydał, ponieważ pan oskarżony pobiera emeryturę oraz dodatkowo jest zatrudniony. Na etap postępowania przed sądem rejonowym osiągał dochód miesięczny w netto w granicach około 6 tysięcy. Stąd też sąd okręgowy nie znalazł podstaw, aby w tej kwestii modyfikować rozstrzygnięcie. Natomiast idąc dalej, odnośnie kosztów adwokackich za występowanie w sprawie adwokata Jacka Figurskiego. Zasądzona została na pani rzecz kwota 1680 zł, ponieważ nie udokumentowała pani rachunkami dochodu. W związku z tym tyle zasądziliśmy, co ustawa za występowanie przed sądem, bo występował na dwóch terminach, na rozprawie apelacyjnej przed sądem okręgowym, 5 Wydziałem Odwoławczym i przed sądem rejonowym w Radzeniu Podlaskim 2 marca 2016 roku. Stąd też za te dwie czynności i sporządzenie apelacji zostało zasądzone według norm przepisanych do wynagrodzenia. Również za postępowanie odwoławcze zostało zasądzone kwota za udział adwokata, pełnomocnika z urzędu. Mając powyższe na uwadze, odnośnie kary pozbawienia wolności. Proszę państwa, lata minęły, sąd ma pełną świadomość, że doszło do okrutnej sytuacji. Tak jak pan tutaj podnosił. Jak powiedzieć dziecku, że jego ukochany dziadek nie żył? Jest to trauma
każdy z nas przechodzi, to niespodziewana, nagła śmierć. Ona nie powinna się zdarzyć, ale się zdarzyła. Tak jak sąd mówił, tak jak oskarżony wyjaśnił, byliśmy przyjaciółmi. Wykazał tą zgodę, przed prokuratorem płakał nawet. To jest osoba niekarana. Ma prawo nie przyznać się do tego przestępstwa. Później przez lata, jak się rozwijała ta sprawa, uznał, że nie czuje się winny. Na rozprawie zaczął w ogóle twierdzić, że już w drugim przewodzie sądowym w ogóle powiedział, że nie przyznaje się do dokonania zarzucanego mu przestępstwa. Ale mając na uwadze dotychczasowy tryb życia oskarżonego przed popełnieniem przestępstwa, że pracował, nie był karany, prowadził ustabilizowany tryb życia i po popełnieniu przestępstwa, gdzie nie utrudniał postępowania, gdzie jego postępowanie w życiu no, nie uległo jakiegoś nagannemu zachowaniu, Sąd Okręgowy uznał, że nie ma podstaw do odwieszenia, do wymierzenia bezwzględnej kary pozbawienia wolności. I uznał, że oskarżony, obciążony wysokimi grzywnami, wysokimi kosztami, będzie postępowanie o odszkodowanie toczy się, więc finansowe czasami bardziej jest to boleśniejsze niż wymierzenie bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Tym bardziej, że prawdopodobnie gdyby była wymierzona bezwzględna kara pozbawienia wolności, to pan oskarżony traci z automatu pracę. No więc trzeba się zastanowić, czy nie lepsza dla państwa będzie ta satysfakcja już w tej chwili po latach, bo przecież to tyle lat minęło, satysfakcja finansowa, czy też pobyt oskarżonego w placówce penitencjarnej. Przestępstwo pozostaje przestępstwem nieumyślnym, to też trzeba mieć na uwadze, że ten stopień zawinienia no, jest inny niż przy przestępstwie umyślnym, to też ma wpływ na wymiar kary. Wyrok w tej sprawie jest prawomocny, nie podlega dalszemu zaskarżeniu i to wszystko. Dziękuję bardzo.